Witam Państwa wszystkich tutaj w naszej kawiarni Kafe Bursztynowa, ale też tych z Państwa, którzy oglądają nas przez internet, bo jesteśmy również online. Ja zacznę może spotkanie, a później przejdę do Państwa pytań. Państwo będziecie mieli szansę zadać naszym twórcom i gościom festiwalu PNB Paribas Dwa Brzegi pytania. Więc ja chciałem Was zapytać o to, od czego zaczęła Grażyna Torbicka na początku, wprowadzając do filmu bardzo pięknie. Czyli o to, jak ta historia się zaczęła, bo w tym przypadku jest to chyba bardzo interesujące. Jak powiedzieliście, to są, jak widzieliśmy też w filmie, postaci światowej sławy, twórcy, którzy są bardzo zajęci i podróżują non-stop. Zresztą takim ujęciem rozpoczynacie ten film, walizkami z napisem, z ich nazwiskami, pokazując, że właśnie to są osoby, które non-stop podróżują. Zresztą tak też ten film został skonstruowany, jak widzimy, oni wracają do miejsca swojego dzieciństwa. Więc ja chciałem się zapytać, Mateusz, zacząłeś już opowiadać wstępnie na początek o tej rozmowie telefonicznej, którą odbyłeś, ale może zacznijmy od tego, dlaczego postanowiliście zająć się tymi właśnie postaciami? Dlaczego Polański i dlaczego Horowitz? Cóż, oboje od zawsze jakby interesowaliśmy się życiorysem pana Polańskiego i pana Horowica. I my się z Anią poznaliśmy w pracy. Pewnego razu przyszedłem do Ani: Ania, no słuchaj, no, ty pisałaś pracę magisterską o panu Polańskim, ja się, mam też zawsze miałem marzenie, żeby nakręcić film o jego życiu, więc może zróbmy to. I pierwsza okazja pojawiła się w momencie, kiedy zostało ogłoszone, że pan Roman chciałby nagrywać, kręcić film o sprawie Dreyfusa w Polsce, więc skontaktowaliśmy się z prawnikami pana Polańskiego, w szczególności wspomnianym już wcześniej mecenas Jan Olszewski i obecny tutaj zresztą, pomógł nam jakby dotrzeć do pana Romana. A dlaczego nam w tym pomógł? Otóż kiedy pan Roman przyjeżdżał na sprawy ekstradycyjne do Krakowa, to po rozprawach on i jakby prawnicy mieli dużo wolnego czasu, który spędzali spacerując po Krakowie. I pan Roman opowiadał im różne historie, że tu się działo to, tu, tamto, opowiadał im różne anegdoty ze swojego życia. I pan mecenas dostrzegł to, że no faktycznie to jest warte uwiecznienia, więc od razu jak zaproponowaliśmy panu mecenasowi ten pomysł, to okazało się, że tak samo to widzimy. I od razu nas skontaktował z panem Romanem. Oczywiście pan Roman od razu się zgodził na to, natomiast no, kilka lat zajęło, zanim doszło do spotkania na planie. Tak? To cała produkcja trwała chyba 4-5 lat. On też dał jeden warunek, bo on bardzo szybko, Roman Polański bardzo szybko się zgodził właśnie na udział w naszej produkcji, ale od razu postawił warunek. Tylko z Ryśkiem. I też dlatego no my wtedy tak naprawdę zrozumieliśmy, że tak, że w naszej historii, w naszym pomyśle brakuje drugiego bohatera, ale tak bardzo ważnego dla tej historii. Skontaktowaliśmy się z Ryszardem Horowicem, Mateusz poleciał do Nowego Jorku przedstawić mu też pomysł. No i też no, okazało się, że tak, że mają, że w końcu dotarli do tego momentu w życiu, że mają potrzebę w końcu o tym opowiedzieć. Przez lata milczenia układali sobie to w głowie, a teraz chcieli o tym opowiedzieć. Zdradźcie nam trochę kulisów, jak to wyglądało, jak wyglądały te pierwsze rozmowy z nimi, bo powiedzieliście, że Roman Polański się zgodził, później Horowic. Jak wyglądało to przygotowanie do filmu, bo jednak na pewno mieliście jakiś plan, prawda? Trudno w dokumencie mówić o jakimś scenariuszu, ale twórcy muszą sobie założyć scenariusz tego, jak to spotkanie wyglądało. Czy w tym przypadku w ogóle było to możliwe? Bo jak widzimy, to osoby z dwoma różnymi charakterami. Także w jaki sposób się z nimi pracowało jeszcze na tym etapie przed realizacją filmu, zanim oni przyjechali? No wersji scenariusza jest kilkanaście chyba, właśnie dlatego, że tak wiele się zmieniało w trakcie przygotowań. A faktycznie przygotowywaliśmy się przez kilka lat, kiedy udało nam się właśnie nawiązać kontakt z panem Polańskim, to już wcześniej, wierząc, że nam się uda, jeździliśmy i szukaliśmy miejsc, ludzi, którzy mogą coś pamiętać, pamiątek. Jeździliśmy właśnie dość często, już mamy po prostu swoją stałą trasę do Wysokiej, gdzie rozpytywaliśmy o Romana na wsi. Oczywiście okazało się, że tak żyją wciąż osoby, które go pamiętają z tamtego okresu.
I też zaczęliśmy wtedy szukać, wtedy tak naprawdę przyszło nam do głowy, żeby spróbować odnaleźć rodzinę Buchałów. I to też, zanim odnaleźliśmy faktycznie pana Stanisława Buchałę, czyli wnuka, gospodarzy, którzy go ukrywali, to najpierw znaleźliśmy wiele sposobów, jak ich nie odnaleźć, czyli wiele godzin z książkami telefonicznymi, dzwonienie do przypadkowych Buchałów w całej Polsce na przykład. Właśnie rozpytywanie przeróżnych ludzi, no bardzo, bardzo dużo różnych dziwnych historii, aż w końcu faktycznie udało nam się skontaktować z panem, który było duże prawdopodobieństwo, że to on. Tylko że on też nie miał pojęcia, że coś takiego, że w ogóle babcia kogokolwiek ukrywała podczas wojny, a już w ogóle, że może być to Roman Polański, do głowy nie przyszło. I tak naprawdę do momentu ich spotkania na planie my też nie mieliśmy pewności, bo jedyną osobą, która mogła to potwierdzić, był Roman Polański, dopiero jak zobaczył zdjęcia babci i dziadka, czyli gospodarzy, którzy go ukrywali. I dopiero wtedy wszyscy się dowiedzieliśmy, że tak, ta historia właśnie się zamknęła. Polański może w końcu podziękować ludziom, którzy go ocalili. Proszę Państwa, zachęcam serdecznie do zadawania pytań. Może jeszcze byśmy chcieli dopowiedzieć. Tak, chcielibyśmy, ponieważ nie wszystko udało się zmieścić w naszym filmie, ale była taka krótka scena, w której pan Roman mówi o samolotach, które widział, że jako dziecko, ukrywając się na wsi, w pewnym momencie usłyszał jakieś takie brzęczenie, jakby owadów, podniósł głowę do góry i zobaczył, że to lecą samoloty amerykańskie. I się bardzo wzruszył, położył się na trawie. No, mają Państwo jakby na świeżo, to słyszeli Państwo, że w pewnym momencie zobaczył, że jeden z samolotów został zestrzelony, wyskoczyli z niego lotnicy na spadochronach, wydawało mu się, że wylądują zaraz przy nim i tak to zapamiętał i całe życie to powtarzał. Natomiast bardzo wielu dziennikarzy i nawet jeden bardzo znany hollywoodzki biografista zarzucali, że pan Roman konfabuluje, że nie było takiej historii, że żaden samolot wtedy nad Wysoką nie mógł przelatywać, że to było kłamstwo. Więc postanowiliśmy zweryfikować tą historię, czy faktycznie to jest prawda, czy nie. I korzystając z różnych baz amerykańskich sił zbrojnych, archiwów państwowych, Biblioteki Kongresu i tak dalej oraz map, jakby sprawdziliśmy wszystkie możliwe opcje, znaczy jaki to mógł być samolot, bo było dużo liberatorów wówczas zestrzelonych amerykańskich w tamtym czasie i sprawdziliśmy, które miejsca zestrzeleń, które miejsca, gdzie spadały wraki, są najbliżej Wysokiej, gdzie ukrywał się w tamtym czasie pan Roman. I zajęło nam to też chyba kilka miesięcy, a może nawet ponad rok, sprawdzenie, zweryfikowanie tej historii, czy pan Polański faktycznie widział ten samolot, czy jednak tak jak stwierdził między innymi właśnie wspomniany biografista, pan Polański nie miał prawa go widzieć, więc wymyślił tę historię. I teraz coś przywieźliśmy, czego nigdy jeszcze nikomu nie pokazywaliśmy, będą Państwo pierwszymi osobami, które to zobaczą. Bardzo się cieszę. Otóż to jest... To jest blaszka, fragment wraku. Jest to fragment kokpitu bombardiera samolotu B-24, Liberator, Anioł Piekieł. I to jest dokładnie ten samolot, który pan Polański widział 70 lat temu. I chcielibyśmy mu to podarować. Ta blaszka pochodzi z muzeum pana Zygmunta Krausa, muzeum, które jakby... w którym pan Kraus zgromadził różne pamiątki po tym Liberatorze. No i okazało się, że tak, że jest nawet raport pilotów, którzy przeżyli tę katastrofę i my ten raport panu Romanowi dostarczyliśmy, co go bardzo wzruszyło, bo powiedział, porównał to do takim językiem filmowym, to powiedział, że 70 lat temu widział scenę w planie ogólnym, tak, że lecą samoloty na niebie, jeden jest zestrzeliwany i tak dalej. I po 70 latach, nagle czytając relacje ostatnich sekund lotu, nagle zobaczył tę samą scenę, ale z drugiego, z kontrplanu, tak? Z ujęcia z bliskiej kamery. I to go bardzo wzruszyło i nagle się okazało, że ta historia jest prawdziwa i możemy jej nawet dotknąć. No i tę blaszkę będziemy chcieli, tylko nie mówcie Państwo nikomu, tę blaszkę będziemy chcieli panu Romanowi sprezentować, żeby miał ten fragment wspomnienia namacalny, że tak, że doskonale to zapamiętał. Zachowamy w tajemnicy, aby była niespodzianka, chociaż jesteśmy online, wszystko jest nagrywane, ale dziękujemy, że podzieliliście się z nami taką historią. To teraz głos oddaję Państwu. Kto by chciał, widzę tutaj, Pani jest chętna do zadania pytania. Proszę poczekać na mikrofon, ty koleżanka już podchodzi. Po prawej stronie Pani tutaj jest... Pani w niebieskim. Tak. Dzień dobry. Chciałam zapytać, jak oni się zachowywali przed kamerą, zwłaszcza Roman Polański? Czy pozwolił się prowadzić, obserwować, czy ingerował w coś?
to moment, no, zachowywał się tak, jak było widać na filmie i tak, jak w sumie zachowuje się na co dzień. Dokładnie tak, jak tutaj można było zobaczyć, to w kontaktach z nami zawsze był dokładnie taki sam, czyli w momencie, kiedy zauważał błąd, nie bał się go wytknąć. Ale faktycznie w tej scenie nad Wisłą, którą Państwo oglądali, miał rację. Ale więc oczywiście poddaliśmy się jego sugestiom, ale trzeba też przyznać, że mimo tego, że jest reżyserem z ogromnym doświadczeniem, jednak zdobywca Oscara, więc nie będziemy się też z nim kłócić, ale on niesamowicie liczył się z naszym zdaniem. Jeśli coś sugerował na etapie scenariusza, o którym wspomnieliśmy, on za każdym razem dodawał, zresztą Ryszard Horowitz podobnie, to jest wasz film, zrobicie jak uważacie. A czy było tak, kontynuując jeszcze to pytanie, bo zastanawiam się, czy te wszystkie miejsca, które odwiedzają w filmie, to były miejsca zaproponowane przez was, czy to były też miejsca, do których oni sami chcieli wrócić, a może były miejsca, do których nie chcieli wrócić, bo jak słyszymy później, Horowitz mówi, że jednak on nie chciał wracać do tego miejsca, chociaż sam tego przecież będąc tam jeszcze nie wiedział, że wracać do tych wspomnień nie zawsze jest dobrze, szczególnie tych trudnych. Różnie. W niektóre miejsca to były miejsca, które my sugerowaliśmy, właśnie jeśli chodzi o Wysoką, zwłaszcza tam nam za tym bardzo zależało. W przypadku tego mieszkania na Rynku Głównym, no to Ryszardowi zależało. On jednak wyobrażenia, które miał przed wejściem do tego filmu, do tego mieszkania, no były takie właśnie romantyczne, jakieś przechowane, nostalgiczne i bardzo mu zależało na tym, żeby wejść. On to było zresztą jedno z pierwszych miejsc, które odwiedzili po przylocie. A na przykład Ciemnia może nie? Ciemnie wymyślił pan Ryszard. On nam, to jest ciekawe, bo powiedział nam, że musimy koniecznie przygotować bidet, ponieważ w bidecie wywoływali zdjęcia. I dla nas jakby to nie do końca wiarygodne, w sumie wydawało się to, że w tamtym czasie mieli od tak bidet, tuż po wojnie. No, było to niezwykłe, więc myśleliśmy, że ma na myśli nocniki. No, przygotowaliśmy mu nocniki. No i jak pan Ryszard wszedł do tej ciemni zarażonej przez nas, to prawie się złamał w pół ze śmiechu, że chodziło mu o prawdziwy bidet, a nie żadne nocniki. Natomiast tak, to był jego pomysł. Na pewno pan Roman niechętnie akurat szedł do tej ciemni, bo jak słyszeli państwo, on już ma dość chemii, już się dość nawywoływał zdjęć. Ale cieszymy się, że tam się udało ich obydwu zabrać, ponieważ to też pokazuje różnicę w ich charakterze, tak? Że no, jeden jest ekstrawertykiem, drugi introwertykiem i to zderzenie ich charakterów, no aż miło na to patrzeć. Było też miejsce, które się nie zgodzili pójść ze względu na zbyt duży ładunek emocjonalny. Więc też i tak miejsca się zdarzały, żeby wiedzieli, że w przypadku to akurat Ryszard Horowitz powiedział, że nie da rady, tam nie wróci. Więc nie wszystko się udało, ale też no, szanowaliśmy to, co przeżyli, o czym są w stanie opowiedzieć. Odnośnie ładunków emocjonalnych, jak pokazywaliśmy, jeszcze kolaudowaliśmy z panem Romanem, żeby też zobaczył, no my oczywiście jakby mieliśmy ostatnie zdanie, ale też chcieliśmy, żeby nasi bohaterowie zobaczyli ten film przed wyświetlaniem i pan Roman nam udzielił kilku wskazówek, takich drobnych, warsztatowych, montażowych, jak zrobić, żeby to było płynniejsze. I była taka scena, w której pan Roman opowiada o tej grupie kobiet idących, które maszerowały przez getto, za którymi szedł SS-man, który strzelił starszej kobiecie w plecy. Znaleźliśmy podobne zdjęcie grupy kobiet, notabene też z getta krakowskiego, które szły bodajże z lewej strony kadru w prawą. A pan Roman mówi, żebyśmy to sflopowali, czyli zrobili takie jakby lustrzane odbicie i żeby te kobiety szły w drugą stronę, tak? To jest takie kinowe oszustwo. No i zrobiłem to, ale zrobiliśmy to, ale nie zauważyłem żadnej różnicy, w sensie no nie było dla mnie, myślałem, że chodzi o jakieś sprawy kompozycyjne czy coś, ale nic to w moim odczuciu nie zmieniło. Więc pytamy się, panie Romanie, no ale dlaczego kazał pan to odwrócić? Jaki to miało cel? I okazało się, że pan Roman po prostu pamiętał, że te kobiety szły z jednej strony na drugą, ponieważ pamięta dokładnie, w którym miejscu stał. Więc to były takie momenty, kiedy my sobie zdawaliśmy sprawę, że naprawdę obcujemy ze świadkami historii, że oni naprawdę to przeżyli, że to nie jest film, tylko że opowiadamy i spoczywa na nas duża odpowiedzialność, ponieważ opowiadamy prawdziwą historię. Ja pamiętam też pierwsze spotkanie z panem Horowitzem w Nowym Jorku. To było lato, było gorąco, więc był w krótkiej koszulce. I oczywiście pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to jego numer na ramieniu.
To są te momenty, w których czuję, że tak, że to jest historia, że to jest prawdziwa historia i one na nas ogromne wrażenie robiły. I też to, co powiedzieliście przed filmem, ocalić od zapomnienia. To chyba nie było, to było hasło, które wam przyświecało, myślę, od początku tego projektu, prawda, od tego filmu. Bo wracacie do momentów ich dzieciństwa, do tych miejsc pewnie, do których, tak jak powiedzieliście, oni też sami mieli chęć wrócić, chęć, no w sensie, żeby zobaczyć je teraz. Ale myślę o tym haśle właśnie, które wspomniałem, ocalić od zapomnienia. Na ile ono było dla was istotne i czy uważacie, że... Bo my mamy tutaj na dwóch brzegach takie hasło, łączymy dwa brzegi, uważamy, że sztuka może zmieniać naszych widzów, że zmienia nas, że na nas wpływa. Więc czy też myśląc o tym filmie, robiliście go też dla kolejnych pokoleń? Czy myśleliście właśnie, żeby uświadamiać też przez ten film, w jakiś sposób opowiadać o historii poprzez wybitne postaci? Tak, jak najbardziej tak. Właśnie, jak Mateusz wspomniał, ja pisałam pracę o Romanie Polańskiej i właśnie na tamtym etapie zauważyłam, jak niewiele jest informacji o tym, jak wyglądało właśnie jego dzieciństwo i ten przecież tak ważny okres wojenny, coś, o czym powinniśmy pamiętać. To, co właśnie też Ryszard mówił w filmie, że ludzie się zupełnie nie uczą z historii, więc chcielibyśmy oczywiście, żeby zaczęli się uczyć z historii. Ale to, że przynajmniej w małym stopniu się nam udało, dowodziły słowa, ponieważ na premierę przyleciał między innymi syn Ryszarda Horowica i Ani Bogusz. I zaraz po emisji powiedział: tato, jak ja się wiele o tobie dowiedziałem. Więc to też było dla nas ważne, że nawet najbliższa rodzina o wielu rzeczach nie wiedziała, więc to wszystko, co państwo teraz już też wiedzą, są właśnie tymi najważniejszymi momentami z tego okresu wojennego, o których nie możemy zapomnieć. I też cały czas nachodziła nas taka refleksja podczas kręcenia. Chcieliśmy, żeby to był taki film uniwersalny, żeby to nie była biografia, tylko żeby przez pryzmat tych dwóch powszechnie znanych ludzi, artystów, którzy osiągnęli wszystko, co mogli osiągnąć w swoich dziedzinach, pokazać tragedię tysięcy mieszkańców krakowskiego getta. I nachodziła nas taka refleksja, jak wielu książek nigdy nie przeczytamy, jak wielu filmów nigdy nie obejrzymy i nie zobaczymy obrazów, nie przeczytamy wierszy, bo ich autorzy nigdy nie opuścili krakowskiego getta, albo opuścili, ale w transporcie do Auschwitz. I myślę, że moglibyśmy mieć więcej takich artystów jak oni, gdyby nie to, co się stało. Czas dla państwa, proszę bardzo. Tutaj mamy pytanie. Proszę. Jest materiał o wspaniałych postaciach kalibru międzynarodowego. I chciałam zapytać, czy są jakieś plany pokazania tego materiału na rynku właśnie zagranicznym? Plany są. Jesteśmy w trakcie sprawdzania możliwości. Więc tak, chcielibyśmy jak najbardziej, no to co właśnie bardzo zależy na tym, żeby jak najwięcej osób miało możliwość zobaczenia tego filmu. Zresztą w przyszłym tygodniu będzie on możliwy do obejrzenia w Krakowie w kinach, potem w kinach w całej Polsce. No i chcielibyśmy właśnie tak pokazać to też za granicą, zwłaszcza, że dostajemy wiadomości, maile, wiadomości na nasz fanpage na Facebooku od osób z zagranicy, z Francji, z Włoch, więc zainteresowanie też tematem jest. Proszę bardzo. Czekam na pytania. O, widzę z tyłu pani. Proszę wyjrzeć tutaj do nas. Dzień dobry, Dorota Danielewicz z Berlina. Jestem kuratorką w festiwalu literackiego, który się odbędzie w listopadzie, Nonfiction, Unrest Berlin. I mam taką propozycję pokazania filmu państwa na tym festiwalu. Może się uda? Musimy się zgadać, bo jeszcze mamy dystrybutora. Serdecznie gratuluję niezwykłej pracy i efektów tego filmu konkretnie. Bardzo dziękuję. Czekam na pytania jeszcze. O, tutaj po lewej stronie mamy pana. Ja po pierwsze chciałbym bardzo państwu pogratulować, bo film dla mnie jest bardzo emocjonalny, wspaniały naprawdę. I to, która scena też tak mi zapadła w pamięci, to ta, gdzie panowie Horowitz i Polański spotykają się z lokalsami, tak? Można powiedzieć przy tej kiełbasce i też gdybyście mogli państwo też może coś więcej opowiedzieć, jakie właśnie były relacje między panami a krakowianami, tak? Tam w Krakowie.
Powiedzmy może, że dla tych, którzy nie są z Krakowa, ja też nie jestem, ale wiem, że to kultowe miejsce. Te kiełbaski od wielu, wielu lat. Nie być w Krakowie i nie zjeść kiełbaski z Nyski, to jest przestępstwo. Także zachęcamy, pod halą targową koniecznie trzeba iść. A w ogóle ta scena wzięła się stąd, że właśnie mecenas Olszewski nam o tym opowiedział, że kiedyś zabrał tam Romana, pokazał mu to miejsce. Zjedli kiełbasy, bardzo mu smakowało. No i jak najlepszym dowodem jest to, że mu smakowało, że jak tylko znalazł się następnym razem w Krakowie, powiedział: Rysiek, chodź na kiełbasę. Więc faktycznie no, relacja z Krakowianami no, to jest bliska. No, widać, że właśnie to jest to, co powiedział Roman Polański, że tak, my prawdziwi Krakowianie, chociaż ja się urodziłem w Paryżu, ale oni czują się Krakowianami, wracają do tego miejsca bardzo chętnie. Ale też no, nam było trudno momentami nagrywać, a montować to już w ogóle, bo liczba chętnych osób, pukających, spytających o autograf, zdjęcie, robiących te zdjęcia z fleszem po nocy, kiedy my nagrywamy, było naprawdę bardzo dużo. Wzbudzili zainteresowanie. Natomiast odnośnie się tej kiełbaski, no to tam to jest takie miejsce, w które Krakowianie po licznych balach idą jakby spożyć. W momencie, kiedy już w nocy zjeść kiełbasę, właśnie. To dlatego ta kiełbaska bardzo późno startuje, ona jest jakby, ta Nyska stoi tam do bardzo późna, to jest taki pierwszy chyba w Polsce food truck. No i Krakowianie jakby z pewną zawartością bardzo często alkoholu we krwi przychodzą tam skonsumować właśnie posiłek. No i wyobraźcie sobie Państwo, bo ci ludzie nie byli podstawiani, tam było parę osób z naszej ekipy oczywiście, ale większość tych ludzi to naprawdę byli prawdziwi Krakowianie, nie podstawieni. Dopiero później jakby załatwialiśmy od nich zgody na wizerunek i tak dalej. Natomiast no, wyobraźcie sobie Państwo minę tych ludzi, którzy stoją w kolejce po kiełbasę i nagle przychodzi Roman Polański, Ryszard Chorowicz i stają za nimi i też wybierają się na posiłek. Także no, te reakcje były bezcenne. Były takie momenty właśnie, że ludzie właściwie nie wiedzieli, co się dzieje, jak szliśmy gdzieś przez miasto ulicami, no bo od dwóch znanych ludzi jakby nigdy nic spaceruje sobie ich dzielnicą. Państwo, ostatni moment na pytania, ponieważ będziemy musieli już kończyć, bo za chwilę zaczyna się kolejne spotkanie. Widzę, że Pan tutaj ma... To będzie ostatnie pytanie. Mam pytanie, co Państwa zaskoczyło podczas realizacji? Jako debiutantów? Koszty. Zdecydowanie były to koszty, to też nie jest jakaś tajemnica. W realizacji tego filmu pomógł nam Zajks i konsulat Niemiec, którym bardzo dziękujemy. Jednak to nie są instytucje, które są dedykowane do finansowania filmów, więc ich wkład był, nie wiem, 10% może całości budżetu. Całą resztę pokryliśmy sami. Więc co miesiąc spłacając ratę, już nie jesteśmy zaskoczeni, ale to czujemy. Tak, bo myśleliśmy, że jak będziemy robić film, to będziemy tworzyć film. Okazało się, że tworzenia w filmie, w produkcji filmu jest jakiś 1%, a pozostałe 99% to są takie sprawy okołofilmowe, produkcyjne i tak dalej, o których nie mieliśmy pojęcia. Wcześniej robiliśmy oczywiście krótsze formy, natomiast to bardzo często było pod egidą telewizji, więc to jest zupełnie co innego. Więc to było takie pierwsze duże wyzwanie. Powiem Wam, że warto było i dziękujemy Wam za ten film. Myślę, że Państwo się ze mną zgodzą. Dziękujemy bardzo, że jesteście z nami w Kazimierzu. Dziękuję, że spotkaliście się tutaj z nami.